It's a real privilege for us to be here with you folks. Jest to dla nas wielka radość, że możemy z wami tutaj być. For the ladies in our group, this is my wife's and my 47th year of marriage. Dla sióstr chciałbym wspomnieć, że jeżeli chodzi o nasze małżeństwo, jest to 47 rok. Day before yesterday was our anniversary, so we are traveling on our second honeymoon here. A przedwczoraj była nasza rocznica, więc jest to właściwie nasz drugi miesiąc miodowy i podróż też taka. And just one little funny point of interest. Sherry's sister and her husband and Sherry and I were married in a double wedding. I taka ciekawostka, chciałbym powiedzieć, że siostra Cheryl, jej narzeczony i ja zostaliśmy, jakby wzięliśmy ślub podwójnie. And her sister's husband name is Bob and my name is Bob. Mąż siostry Cheryl ma na imię Bob, ja też mam na imię Bob. And in the days we got married, we didn't have videotape. I w czasach, kiedy braliśmy ślub, nie było kamer wideo. So we have a cassette tape of our wedding service. Więc mamy takie nagranie na taśmie takiej zwykłej filmowej. And if you listen to the tape, i jeżeli jak się odgrywa to nagranie, the pastor says, Bob, do you take Sherry to be your lawfully wedded wife? To słowa tam brzmią mniej więcej tak. Bob, czy chcesz wziąć za żonę z Cheryl? And Sherry, do you take Bob to be your lawfully wedded wife? A i drugie pytanie, Cheryl, czy ty chcesz wziąć za męża Roberta? And then it says, Bob, do you take Jenny to be your lawfully wedded wife? I po chwili słyszymy, Robert, a czy ty chcesz wziąć Jenny za swoją wybrankę? And Jenny, do you take Bob? I Jenny, czy ty chcesz wziąć Roberta za swojego męża? So if you ever listen to that tape, don't get mixed up. I didn't marry two individuals. Więc jeżeli ktoś z was kiedyś będzie miał okazję tą kasetę przesłuchać, proszę pamiętajcie o tym, że ja się nie ożeniłem z dwiema kobietami. But it's great that God has given us the privilege of being married and having these many happy years together. Ale wspaniałą rzeczą jest to, że Pan Bóg nam pozwolił wziąć ślub i że przeżyliśmy tyle wspaniałych lat w małżeństwie. I'd like us to turn in our Bibles. Chciałbym, byśmy otworzyli nasze Biblię. To the scripture reading, 1 Corinthians 10, verse 11. Pierwszy list do Koryntian. 10, verse 11. Rozdział 10, wiersz 11. 1 Corinthians 10, 11. And now, and it says, and now all these happened to them for examples and are written down for our admonition upon whom the ends of the world are come. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. I don't know about you, but as I read through the Bible, there are certain things I enjoy more than others. Nie wiem jak wy, ale dla mnie są miejsca w Piśmie Świętym, które są łatwiejsze, takie, które sprawiają mi większą przyjemność niż pozostałe. The Bible of course has theology. Biblia oczywiście zawiera teologię. It has history. Ma też historię. Poetry and songs. Są w niej i poezja i pieśni. But the largest part of the Bible is stories. Ale największą część Biblii stanowią opowieści. Stories about people and how their meeting God made a difference in their lives. Są to historie o ludziach, a także o tym, jak ich spotkanie z Bogiem zmieniło ich życie. I don't know about you, but sometimes I wonder why God included certain stories. Nie wiem jak wy, ale czasami myślę nad tym, dlaczego Pan Bóg zawarł pewne historie w Piśmie Świętym. He included a lot of stories about people who were sinners. Bo są tam przecież liczne historie o ludziach, którzy byli grzesznikami. And about their sins. A także i o ich grzechach. And yet others, for example, Daniel, Job and Joseph, he didn't choose to include their sins. A jednak kiedy czytamy o Hiobie czy o Danielu, to tam o ich grzechach nie czytamy znowu nic. Not to say they were not sinners, but he didn't decide to record their sins. To nie znaczy, że oni nie byli grzesznikami, ale Pan Bóg zdecydował, żeby tych grzechów nie zapisywać. You have others like David and King Saul
about whom he recorded many sins. A z kolei mamy króla Dawida i króla Saula, których grzechy zostały, jak wiecie, obficie opisane. We have the stories of Saul, who became Paul the apostle when he met God. Mamy historię Saula, który stał się apostołem Pawłem po tym, jak spotkał Jezusa. We also have the story of Pharaoh, where it says God hardened Pharaoh's heart. I mamy też historię faraona, o którym jest napisano, że Pan Bóg zatwardził jego serce. That used to trouble me. How could God harden somebody's heart? Muszę przyznać, że to mi sprawiało wiele kłopotów, bo jak Pan Bóg mógłby zatwardzić czyjeś serce? But the same sun that melts candles hardens clay. Ale to samo słońce, które utwardza glinę, rozpuszcza wosk. So God's coming into our lives depends on how we accept him. A więc to, jak Pan Bóg wkroczy w nasze życie, zależy od tego, jak my zareagujemy na jego pojawienie się. I'd like us to look at one particular story this morning. Chciałbym dzisiaj spojrzeć na jedną właśnie taką historię. The story of Mary Magdalene. Jest to historia Marii Magdaleny. I'd like you to turn with me in your Bibles to John chapter 8. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 8. I don't know for sure where Mary Magdalene met Jesus for the first time. Nie mamy informacji, kiedy Maria Magdalena pierwszy raz spotkała Chrystusa. But it may very well have been at the time of this incident. Ale możliwe, że stało się to właśnie wtedy, kiedy została opisana ta właśnie historia. And in chapter 8 and verse 3 it says, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her at in the midst, they say unto the master, this woman was taken in adultery in the very act. I w 8 rozdziale, a tam w wierszu 3 i 4 czytamy, potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego, nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Says, now Moses said in the law that such should be stoned. What do you say? A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? They said, tempting him, that they might have to accuse him, but Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. I like to imagine what it was like. Chciałbym sobie to wyobrazić, jak ta sytuacja wyglądała w rzeczywistości. I think we all know the story, how these Pharisees and all were trying to catch Jesus, to trap him. Wszyscy, myślę, chyba znamy historię mówiące o tym, jak to faryzeusze starali się za wszelką cenę złapać Chrystusa na jakimś słowie. If he said stone her, then they'd accuse him to the Romans because they didn't allow the Jews to stone people. Gdyby powiedział ukamienujcie ją, to wtedy oczywiście od razu by go oskarżyli przed Rzymianami, dlatego że Żydom nie wolno było decydować o czyjejś śmierci bez decyzji władzy rzymskiej. If he said let her go, then they'd accuse him to the Jews, saying he doesn't believe what Moses said. Gdyby z kolei powiedział pozwólcie jej odejść wolno, okazałoby się, że oskarżyliby go przed Żydami, mówiąc o tym, że łamie jawnie żydowskie prawo. But Jesus knelt there in the dust. Jednak Jezus robi coś innego. Schyla się nad tym piaskiem, który tam był. And he started writing the sins of each of these individuals. I zaczyna zapisywać grzechy wszystkich tych osób. And as each one saw their sin there, they walked away. I jak każdy z tych ludzi patrzących na ten, na to, co się tam dzieje, dostrzega, że to, co pisze, jest o nim, ze wstydu odchodzi stamtąd. Now there's an interesting thing we need to notice about what Jesus did. Jest w tym pewna ciekawa rzecz i myślę, że warto o tym pomyśleć. That finger that was writing in the sand there was the same finger that wrote the Ten Commandments in stone. Ten sam palec, który pisał tego dnia na piasku, był palcem, który kiedyś zapisał 10 przykazań na kamiennych tablicach.
Probably if it was me, I would have gone over to a big rock and I would have started to carve their sins into the rock, starting with their name dash and their sin. Gdybym to ja był na miejscu Jezusa, to przypuszczam, żebym poszedł do najbliższej skały i tym samym palcem napisałbym na skalę imię i wszystkie dokładnie grzechy. But Jesus didn't do that. He loved those even who were accusing Mary Magdalene. Ale Jezus tego nie uczynił. On kochał tych, którzy byli oskarżycielami tej kobiety. And he wrote their sins in the dust so that by evening time it had blown away and nobody would see it. I zapisał je w taki sposób, że do wieczora przez wiatry i kroki innych osób te grzechy zniknęły. And that's the way Jesus treats each one of us, giving us time after time chances to repent. I to jest w istocie sposób, w jaki Chrystus traktuje każdego z nas, dając nam cały czas nową szansę. But in verse 10 it says, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, woman, where are those that accuse you? Hath no man condemned you? A w wierszu 10 czytamy, a Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? She said, no man, Lord, and Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Go and sin no more. A ona odpowiedziała, nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Where do we find Mary Magdalene the first time? We find her at the feet of Jesus, repenting of her sins. A więc gdzie znajdujemy Marię Magdalenę? W tej sytuacji jest opisana jako osoba klęcząca u stóp Jezusa Chrystusa. We won't read all the verses in each of the occasions here because we know the stories quite well, but I'd like you to turn with me to Luke chapter 10, Luke chapter 10, verses 38 and 39. Nie będziemy czytać wszystkich historii, ale pozwólcie, że zwrócę uwagę na inną. Jest zapisana w Ewangelii według Łukasza w 10 rozdziale i wiersz 38 i 39. 10:38. It came to pass now, as the verse 38, came to pass now, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she said, and she had a sister called Mary, which also sat at the feet of Jesus and heard his word. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. So the second time we find Mary Magdalene, where is she? She's at the feet of Jesus. A więc druga sytuacja, w której znajdujemy Marię, to jaka? No taka, że jest ponownie u stóp Jezusa Chrystusa. Learning of him. Uczy się o nim. But it's interesting that Martha was in the kitchen preparing the food. Ale co ciekawe, jej siostra Marta była w tym czasie w kuchni i szykowała jedzenie. And that she wasn't able to use a microwave and put in prepared food and have it ready in 30 seconds. I no niestety nie była w stanie wziąć półgotowe produkty, wrzucić je do mikrofalówki i przygotować. Tak się wtedy nie gotowało. But instead she had to work hard and she came to Jesus and she says, Jesus, you know, please ask my sister to come in and help me. I musiała niestety bardzo ciężko pracować, żeby to jedzenie przygotować, więc w pewnym momencie przyszła do Jezusa i powiedziała, Jezu, czy nie mógłbyś poprosić mojej siostry, żeby mi chociaż trochę pomogła? And it's interesting, in verses 41 and 42, Jesus says, Martha, Martha, the thing that's important, Mary has chosen. I co ciekawe, Jezus odpowiada na to pytanie w 41 wierszu, kiedy mówi, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. He could have said to her, Martha, you just don't understand who I am. Mógł odpowiedzieć na przykład takimi słowy, Marto, ty chyba nie rozumiesz, z kim rozmawiasz. You don't need to prepare food for me. Ja nie potrzebuję, żebyś dla mnie szykowała jedzenie. All I have to do is speak and the food is ready. Ja tylko mogę powiedzieć jedno słowo i jedzenie będzie tutaj na stole. I spoke and the whole world came into existence. Ja powiedziałem jedno słowo, a powstał cały świat. But no, Jesus was loving and kind. Ale Jezus był miły, był uprzejmy. And he thanked her for her work.
But he said, what Mary has chosen to be at my feet learning of me is what is really important. I podziękował za tę pracę, którą wykonała, ale potem dodał, że Maria wybrała tę ważniejszą część, tę, która nie będzie jej odebrana. If we go to John chapter 11. I teraz przejdźmy do Ewangelii Jana, rozdział 11. We find another story with Mary and Martha. Gdzie jest inna historia na temat Marii i Marty. We won't read the whole story, it's a long story. Nie będziemy czytać całej historii, bo jest zbyt długa. We know that Jesus received word from Mary and Martha that their brother Lazarus was sick. Wiemy, że Jezus otrzymał informację od sióstr, że ich brat Łazarz zachorował. They didn't ask Jesus to come. One nie prosiły Jezusa, aby przybył. They just knew he would come because he loved Lazarus. Bo wiedziały, że Jezus przybędzie, wiedząc też o tym, że Jezus jako brata kocha Łazarza. But his disciples were surprised. He delayed for 3 days. Ale jego uczniowie byli bardzo zdziwieni, bo Jezus jeszcze zwlekał przez kolejne dni. And finally he said, let's go because Lazarus is sleeping. I wreszcie powiedział, pójdźmy, bo Łazarz śpi. And the disciples said, well, that's great, because he'll get well. And Jesus says, no, you don't understand, he's dead. I wtedy apostołowie odpowiedzieli, no to całe szczęście, że śpi, bo tylko przyjdziemy i go obudzimy. I wtedy Jezus powiedział to już bez żadnej wątpliwości, Łazarz umarł. It is interesting when we find in verse 21 of John chapter 11, i ciekawe jest to, co jest zapisane w 21 wierszu rozdziału 11. It was Mary Magdalene that came out to meet Jesus. It was Martha who came out to meet Jesus first. W tym przypadku to Marta wychodzi wpierw naprzeciw Jezusa. And in verse 21 it says, then saith Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother would not have died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give to you. I czytamy takie słowa. Rzekła więc Marta w 21 wierszu do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Martha realized who Jesus was. Marta już na tym etapie zdawała sobie sprawę, kim jest Jezus. And she was saying to Jesus, even now you can raise him from the dead. I powiedziała, nawet teraz jesteś w stanie wzbudzić go z grobu. But where do we find Mary Magdalene? Verse 32. Ale przejdźmy do Marii Magdaleny, wiersz 32. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying unto the Lord, if thou hadst been here, my brother would not have died. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. So once again we find Mary Magdalene at the feet of Jesus. I ponownie znajdujemy Marię Magdalenę u stóp Jezusa Chrystusa. Pleading for her loved one. Prosząc o jej ukochanego brata. Let's go just a little further to chapter 12. Przejdźmy nieco dalej do rozdziału 12. And we have another story here with Mary Magdalene. I jest tutaj kolejna historia z Marią Magdaleną. We know the story. Simon had called a feast. Znamy historię. Szymon wydał takie przyjęcie. He had invited Jesus and Lazarus to be at this feast. I zaprosił na to przyjęcie zarówno Jezusa, jak i Łazarza. It was to be a high occasion where he had the two most famous people in the world at that time, Jesus and Lazarus, whom he had raised from the dead there as guests in his house. Miało to być bardzo szczególne spotkanie, bo Szymon chciał mieć u siebie dwóch najważniejszych ludzi na świecie na tym etapie, Jezusa i Łazarza, który został wzbudzony z martwych. Martha was the good host. She was hosting the meal. Marta była takim dobrym gospodarzem, podawała jedzenie. But where do we find Mary Magdalene? Ale gdzie jest Maria Magdalena? In verse 3 of chapter 12, w wierszu trzecim czytamy,
Then Mary took a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Once again we find Mary Magdalene at the feet of Jesus, showing her love for him. I ponownie znajdujemy Marię Magdalenę u stóp Jezusa Chrystusa. Then in verse 4 it says, then saith one of the disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which was had betrayed him, why was not the ointment sold for 3,000 pence and given to the poor? I w wierszu 4 czytamy, a Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? As a treasure, I don't like Judas. Jako skarbnik nie bardzo lubię w tym miejscu Judasza. He gives treasures a bad name. Bo nadaje jakby nieco złe imię skarbnikom. But we have the story here where Mary Magdalene was taking this very precious ointment and showing her love for Jesus. Ale jest to historia, która ukazuje Marię, która bierze niezwykle drogą maść i namaszcza nią stopy Jezusa, aby w ten sposób okazać swoją miłość. Let's go a little further in the story of Mary Magdalene. Przejdźmy nieco dalej w historii Marii Magdaleny. To John chapter 19. Do Ewangelii Jana, rozdział 19. This is that fateful Friday when Jesus had been tried. To jest ten straszny piątek, kiedy to Jezus został postawiony przed radą. Had gone before Pilate's court. Potem stanął przed Piłatem. And his disciples had forsaken him. Jego uczniowie go porzucili. Even Peter had denied him three times. Piotr zaparł się go trzykrotnie. And in verse 16 it says, then delivered he him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away. I w wierszu 16 tego rozdziału czytamy, wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową, wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. But where was Mary Magdalene? Pytanie, gdzie była wtedy Maria Magdalena? Here at the cross on Golgotha. Czy tam gdzieś przy krzyżu? They had raised Jesus between two criminals. Jak wiemy, tam na krzyżu powieszono Chrystusa pomiędzy dwoma przestępcami. And many of the disciples were standing afar off, not wanting to be associated with Jesus. I większość uczniów stała z daleka, nie ryzykując, aby przypadkiem ich ktoś nie wziął za jego uczniów. But where do we find Mary Magdalene? A gdzie znajdujemy Marię Magdalenę? Let's look at verse 25, chapter 19. Spójrzmy na wiersz 25. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister Mary the wife of Cleophas and Mary Magdalene. A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Once again we find Mary Magdalene at the feet of Jesus. I ponownie znajdujemy Marię Magdalenę u stóp Jezusa. Remaining faithful to him. Wierną Jezusowi. Even though others were forsaking him. I to pomimo tego, że inni go porzucili. Jesus, Mary Magdalene knew nothing in her life after she met Jesus except being at the feet of Jesus. I widać, że Jezus, że Maria jakby niczego innego nie pamiętała w swoim życiu poza tym od momentu, kiedy go poznała, spotkała, aby przebywać tylko i wyłącznie u jego stóp. If we look in chapter 20 of John, i kiedy popatrzymy na rozdział 20, verse 1 it says, the first day of the week cometh Mary Magdalene early when it was yet dark unto the sepulchre, and she seeth the stone taken away from the sepulchre. I w wierszu pierwszym czytamy, a pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. We know the story well. Znamy tą historię. She had come there to finish the embalming of the body of Jesus. Przybyła po to, aby dokończyć namaszczenie ciała Jezusa. She ran quickly to get Peter and John. Pobiegła z powrotem szybko, aby przyprowadzić Piotra i Jana. And it's interesting how John describes it here.
I ciekawe jest to, jak Jan to w tym miejscu opisuje. John never called him, you know, said I was there. He says the one that Jesus loved. He always refers to himself in that terms. Jan nigdy nie mówi o sobie jako Jan, ale mówi o sobie jako tym, którego Jezus ukochał. And John and Peter took off running to the tomb. I na wieść, którą przyniosła Maria, Jan i Piotr ruszają w stronę grobu. And John says he got there first, but he stayed outside and just peeked in. I Jan sprawozdaje, że przybył tam pierwszy, ale nie wchodził do środka grobu. But Peter, he comes huffing up and goes right on in. Peter is always the bold one. Ale Piotr, kiedy dobiega jako ten odważniejszy, wchodzi wprost do środka grobu. But Mary Magdalene remained there. I tam była Maria Magdalena. I była tam cały czas. And there were tears rolling down her face. Po policzkach ściekały łzy. And there were two angels sitting there that apparently didn't reveal themselves when Peter and John were there, but with Mary there they revealed themselves and said, "Who are you looking for?" I z tego, co czytamy, byli tam dwaj aniołowie, którzy chyba się nie objawili ani Piotrowi, ani Janowi, ale objawili się Marii. And then when she stepped outside the tomb, i kiedy wyszła z grobu, somebody spoke to her, ktoś do niej przemówił. And she thought it was the gardener. I myślała, że był to ogrodnik. In verses 16 and 17, w wierszu 16 i 17, Jesus saith unto her, Mary, chapter 20, verses 16 and 17. Jesus saith unto her, Mary. She turned herself and saith unto him, Rabboni, which is to say, Master. Rzekł jej Jezus, Mario. Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, Rabuni, co znaczy nauczycielu. And Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say unto them, I ascend unto the Father and your unto my Father and your Father and to my God and your God. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. And she fell at his feet. I ona upadła do jego stóp, worshiping him as the risen Savior. Oddając mu chwałę jako zmartwychwstałemu Zbawicielowi. We need to learn from the story of Mary Magdalene. Musimy uczyć się z tej niezwykłej historii. We need to spend time at the feet of Jesus. Musimy spędzać czas u stóp Jezusa. In repentance as she did. Pokutując tak jak i ona. Learning of him as she did at Martha's house. Ucząc się o nim tak jak i ona uczyła się w domu Marty. Pleading for loved ones as at Lazarus' funeral. Prosząc o bliskich tak jak i ona prosiła po pogrzebie Łazarza. Showing our love for Jesus as she did at Simon's feast. Okazując miłość Jezusowi tak jak ona ją ukazała wtedy w domu Szymona. Remaining faithful no matter where others may be as she was at the cross. Zachowując wierność bez względu na to, gdzie są inni uczniowie, tak jak ona uczyniła przy krzyżu. And worshiping him as the risen Savior as she did that morning at the tomb. I oddając mu chwałę tak jak i ona to uczyniła wtedy w dniu zmartwychwstania przy jego grobie. There's a story of a church that had lost their pastor. Jest pewna historia. Pewien zbór stracił swojego pastora. It wasn't a Seventh-day Adventist church. Nie był to kościół adwentystów. I don't know whether their pastor had retired or moved on to take another assignment in another church. Nie wiem, czy było to z tego powodu, że odszedł na emeryturę, czy też przeniósł się do innego zboru. But this church congregation got together and decided they needed to send a delegation to the church board for their denomination to ask for another pastor. Ale zbór zebrał się i podjął decyzję, żeby wysłać prośbę do zarządu diecezji o to, aby powołano nowego pastora. It wasn't like our church where the pastor is assigned by the conference.
W tym przypadku tego kościoła nie było tak, że to diecezja sama mianuje pastora. So when this group of elders from the church got to what would be the conference office in our case. I kiedy ta grupa zarządzająca zabrała się po to, aby omówić ten przypadek. And explained that they needed a new pastor and needed help in being given names of someone who could be their pastor. I powiedzieli, że potrzebują nowego pastora. To też tam przedstawiono imiona, nazwiska kilku kandydatów. And their individual equal to our conference president said, well, tell me what kind of pastor you need. I wtedy osoba, która jest odpowiednikiem naszego przewodniczącego diecezji, zadała takie pytanie. Powiedzcie mi, jakiego wam potrzeba pastora? Now some of you who have been in conference leadership and union and conference leadership know that it is impossible to find a pastor that everybody thinks fills the job right. Ci z was, którzy pracowali czy w diecezjach, czy w Unii, wiedzą, że praktycznie niemożliwym jest, aby znaleźć pastora, który wszystkim będzie odpowiadał. I've been a conference treasurer and secretary and visited churches and listened to what kind of a pastor they need. Ja byłem sam i sekretarzem, i skarbnikiem i w diecezjach, i w uniach, i wiem, bo jeździłem do różnych zborów i pytałem się, jaki pastor byłby im potrzebny. They want a pastor who's highly educated and can preach philosophical sermons, but also reach the common people. Chcą pastora, który jest bardzo świetnie wykształcony i może mówić kazania, w których jest dużo informacji naukowych, a z drugiej strony jednak musi umieć dotrzeć do prostego człowieka. They want somebody who's young and full of energy, but somebody who's got enough experience to lead the church. Chcą kogoś, kto jest młody i pełen energii, ale też i kogoś, kto ma autorytet i siłę, tak aby na podstawie swojego doświadczenia poprowadzić w przód Kościół. You could bring the angel Gabriel and he couldn't fulfill it. I myślę, że może można byłoby sprowadzić w tym miejscu nawet archanioła Michała i nawet on by nie był w stanie tego zrobić. But they said they hadn't discussed what kind of pastor they needed. Ale powiedzieli, że oni jeszcze na ten temat nie dyskutowali. So he said, fine, go back and meet with your church. And come back in 2 weeks and tell me what type of a pastor, and then I'll know someone to recommend. A więc wtedy ten przewodniczący powiedział, jeżeli tak, to pojedźcie z powrotem do siebie, omówcie sprawę, a po 2 tygodniach wróćcie i dajcie mi znać. And so they came back in a couple of weeks. Po 2 tygodniach wrócili. And they said to the conference president, there's only one criteria that's important to us. I powiedzieli, że mają właściwie tylko jedno kryterium. And he relaxed and he says, I'm sure if there's only one criteria, we can find somebody that will meet your needs. I ten przewodniczący wtedy pomyślał sobie, a to się nie muszę już tak bardzo stresować, skoro tylko jedno, to będzie pewnie łatwo. They said the only important criteria is how tall our pastor is. I powiedzieli, jedynym ważnym kryterium jest to, jak wysoki będzie nasz pastor. He said, I didn't ask you to tell me how tall, short, fat or skinny you wanted a pastor. I said, what do you want in a pastor? On odpowiedział, no ale przecież ja nie prosiłem was o to, żebyście podjęli decyzję, jak ten pastor ma wyglądać, ile ma mieć wzrostu, tylko jaki ma mieć charakter, jak ma pracować. They said, no, the only important thing is how tall he is. Oni powiedzieli, nie, dla nas ważne jest to, jak będzie wysoki. He must be tall enough to reach heaven while he's on his knees. Bo musi być odpowiednio wysoki, żeby dosięgnąć głową do samego nieba, chociaż będzie klęczał. And you know that's the only criteria for any of us. I tak naprawdę jest to jedyne kryterium dla każdego z nas. Like Mary Magdalene. Tak jak Maria Magdalena. We need to be found at the feet of Jesus. Musimy być stale odnajdowani przez innych u stóp Jezusa Chrystusa. And we need to be tall enough to reach heaven when we're on our knees. I musimy być na tyle wysocy, żeby sięgnąć naszą głową aż do samego nieba, przebywając na naszych kolanach. This is my prayer for each one of us this morning. Modlę się o to dla każdego z nas dzisiaj rano. May God bless each one of you. Niechaj Bóg wszystkich błogosławi.